Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nowy rok, a więc i nowe wyzwania, i nowa forma naszych spotkań ze Słowem i Muzyką. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i miłośników kanału Organista w Sutannie. Trochę mnie nie było. Ostatnie spotkanie ze Słowem i Muzyką odbyło się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, w drugą niedzielę po Wielkanocy. A więc trochę czasu minęło, można powiedzieć, taka pustynia, ale pustynia jest czasem dobrym, aby jakieś dzieło zaczęło w tym czasie dojrzewać i również u mnie wiele się działo przez ten czas. Zastanawiałem się, jaka formuła tych naszych spotkań ze Słowem i Muzyką, aby było to coś głębokiego i wartościowego. I proponuję, abyśmy spotykali się raz w miesiącu, ale trzeba właśnie sobie usiąść w wygodnym fotelu, tak jak ja to uczyniłem, po to, aby oddać się słuchaniu muzyki i Słowa Bożego. Spotkania zatem będą miały charakter naszych wspólnych pochylań się nad Słowem Bożym, nad psalmami. Już nie będą to psalmy z niedzieli, ale przejdziemy całą drogę psalterza, od pierwszego do ostatniego psalmu, ambitnie, trzeba powiedzieć. A muzyka będzie stanowić dla nas przestrzeń do medytacji Słowa Bożego. Ten cykl kieruje przede wszystkim do was, drodzy muzycy kościelni, organiści. Obcujecie z muzyką na co dzień i myślę, że nie muszę was zachwycać pięknem muzyki, ale chciałbym jeszcze was zachwycić bardziej pięknem Słowa Bożego i tego, co sam doświadczam, gdy wobec tego Słowa Bożego codziennie staję jako ksiądz, a także jako muzyk, jako organista. Na początku tego pierwszego w nowym roku naszego spotkania i w nawiązaniu do przeżywanego jeszcze okresu Bożego Narodzenia zapraszam do wysłuchania jako takie muzyczne wprowadzenie do dzisiejszej katechezy utworu, który się nazywa Introdukcja i wariacje na temat starej polskiej kolędy. Jest to kompozycja Aleksandra Guillemont. Félix Alexandre Guillemont to kompozytor francuski, żyjący w latach 1837-1911. Był m.in. organistą kościoła Świętej Trójcy w Paryżu. Tam grał przez 25 lat, aż w 1896 roku rozpoczął karierę już jako wirtuoz, koncertując po Europie i w Stanach Zjednoczonych. Jest on przedstawicielem neoromantyzmu w swoim dorobku kompozytorskim, ma głównie muzykę organową, zarówno wielkie formy, jak chociażby sonaty, które można by już nazwać symfoniami, czy właśnie utwory o charakterze typowo liturgicznym, bądź opierające się na chorale gregoriańskim, czy na przykład na melodiach jakichś pieśni. I taki zbiór kolęd na organy oznaczonych opusem 60 zawiera w sobie właśnie introdukcję i wariacje na temat starej polskiej kolędy. Myślę, że nie będziemy mieli problemu z rozpoznaniem, jakim tematem, której kolędy posłużył się kompozytor do stworzenia tego utworu, a ja pragnę tylko dodać, że utwór został zarejestrowany w Sanktuarium Chrystusa Króla w Świnoujściu, gdzie znajdują się wyjątkowe i naprawdę czarujące, przynajmniej mnie oczarowały w swoim brzmieniu, organy firmy Steinmeier z 1927 roku. Zapraszam zatem na wstępie do wysłuchania introdukcji i wariacji na temat starej polskiej kolędy kompozycji Aleksandra Guillemont. Thank you.
żłobie leży. Temat już nam znany. W tej kolędzie, która stała się tematem muzycznym utworu usłyszanego przed chwilą, wybrzmiewa zachęta do oddawania chwały Panu Bogu przez śpiew. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy. Chwała na wysokości. Śpiew nierozerwalnie związany jest z psalmami. I trzeba to sobie jasno powiedzieć. Dziś próbujemy wejść w tej pierwszej katechezie, pierwszym naszym spotkaniu w przesłanie Księgi Psalmów. Czym ona w ogóle jest? Do tego ogólnego przesłania i wartości tej księgi będę się odwoływał nieustannie. Po hebrajsku, tak zerkam tutaj, bo nie mam żadnego promptera, ale żebyście nie myśleli, że nie jestem przygotowany, to nie. Więc przepraszam, że tak będę czasem zerkał tutaj w moje notatki, żeby czegoś nie pomylić. Po hebrajsku psał też nosi nazwę Sefir Tehilim, czyli Księga Hymnów Pochwalnych. Z kolei tytuł psał też, bo tak też nazywamy Księgę Psalmów, pochodzi od greckiego psalterion. Oznaczało to słowo instrument strunowy, towarzyszący psalmom bądź pieśniom, a samo greckie słowo psalmos oznacza utwór przeznaczony do wykonywania przy akompaniamencie instrumentu strunowego. W tamtych czasach powstawania psalterza była to cytra albo lira, albo też wspomniany psalterion. Psalmy powstawały w ciągu wieków w historii Izraela. Według tytułów 73 z nich, czyli prawie połowa księgi, przypisywana jest królowi Dawidowi. I jak pisze ojciec Tomasz Dąbek, benedyktyn, pierwszy król Izraela, Saul, był człowiekiem niezrównoważonym psychicznie. Określano to jako działanie złego ducha. By uspokoić władcę, poszukiwano zdolnego muzyka, śpiewaka, który by przez grę i śpiew ułatwiał władcy odzyskanie psychicznej równowagi. I możemy o tym przeczytać w pierwszej księdze Samuela, w rozdziale 16. Odezwali się do Saula jego słudzy. Oto dręczy cię duch zły, zesłany przez Boga. Daj więc polecenie, Panie nasz, aby słudzy Twoi, którzy są przy Tobie, poszukali człowieka dobrze grającego na cytrze. Gdy będzie Cię męczył zły duch zesłany przez Boga, zagra Ci i będzie Ci lepiej. Saul odrzekł sługom, dobrze, wyszukajcie mi człowieka, który by dobrze grał i przyprowadźcie go do mnie. Na to odezwał się jeden z dworzan. Właśnie widziałem syna Jessego Betlejemity, który dobrze gra. Jest to dzielny wojownik, wyćwiczony w walce, wyrażający się mądrze, mężczyzna piękny, a Pan jest z nim. Saul wyprawił posłańców do Jessego, by powiedzieli: przyślij mi twego syna Dawida, który jest przy owcach. Jesse wziął 5 chlebów, bukłak wina i koziołka i przez swego syna Dawida posłał to Saulowi. Dawid przybył do Saula i przebywał z nim. Saul pokochał go. Dawid stał się jego giermkiem. Kazał więc Saul powiedzieć przez posłańców Jessemu: chciałbym zatrzymać u siebie Dawida, gdyż mi się spodobał. A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego. Pragnę, byśmy na nowo odkryli wartość psalmów, to jak do nas przemawiają, jak opowiadają nam także o nas samych, o naszym życiu duchowym, o tym, co jest w nas. Ojciec dr Piotr Kwiatek z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, psycholog, psychoterapeuta, twórca m.in. akcji 1W1, czyli jeden psalm za wszystkich, wszyscy za jeden psalm, świetna akcja, polecam. Pozdrawiam też ojca Piotra, nie znamy się, ale też ta właśnie psalmoterapia, książka, z której za chwilę chcę zacytować fragmencik dla was też, stała się dla mnie taką inspiracją, aby pogłębiać jeszcze bardziej psalmy. Ojciec Piotr pisze we wstępie do swojej książki Psalmoterapia takie słowa.
od 3000 lat nie tylko chrześcijanie, ale również wyznawcy judaizmu oraz ludzie dobrej woli recytują, śpiewają, a przede wszystkim duchowo karmią się tymi tekstami. Osobiście odkryłem w nich moc ożywienia duchowości. Więcej, potencjał uzdrowienia ludzkiego umysłu i serca. Z jednej strony jako psycholog i psychoterapeuta zachwyciłem się człowiekiem ukazanym w psalterzu. Jego szczerością, głębią, normalnością oraz bogactwem różnorodnych przeżyć emocjonalnych. Z drugiej strony jako teologa urzekła mnie przestrzeń sakrum, ukazanie tego, co dzieje się w duszy modlącego, tego jak Bóg swoją czułością i miłością odpowiada na najgłębsze ludzkie tęsknoty. I teraz co jest ważne i myślę warte zapamiętania, że spotkanie dwóch światów, ludzkiego i boskiego w psalmach jest niesamowite. W nich dostrzegamy własne odbicie i odbicie tych, z którymi na co dzień się spotykamy. Można więc powiedzieć, że modlitwa psalmami pozwala nam nie tylko poznać siebie, ale także i tych ludzi, którzy są wokół nas, a więc ma modlitwa psalmami i rozważanie ich także na celu uzdrowienie nie tylko naszej relacji z Bogiem, ale także naszej relacji z innymi ludźmi. Z kolei ojciec Piotr Rostworowski, mnich benedyktyński i kamedulski, zmarł w 1999 roku, w referacie wygłoszonym na Jasnej Górze w 1955 roku mówił, że w psalmach zauważa ogromną rozpiętość. Z jednej strony chwała, moc i zwycięstwo Boże, a z drugiej strony wielka niemoc i nędza stworzenia. I pisał także, że w psalmach jest jakiś zapach Boży. Bardzo lubię to określenie ojca Piotra. Jest jakiś zapach Boży, który dotyka w człowieku i wyzwala w nim głębokie źródła modlitwy. Do bogactwa tego referatu jeszcze będziemy wracać w kolejnych odcinkach naszych spotkań. Zapach Boży w psalmach, to też warto zapamiętać, piękne stwierdzenie. I to, co musimy sobie też na początku powiedzieć, że psalmy, jak pewnie większość z nas wie, stanowią podstawę modlitwy Kościoła. Tą modlitwą jest liturgia godzin. Nazywamy to czasami brewiarzem. Księża i zakonnicy są zobowiązani do tej modlitwy. Psalmy są tekstami natchnionymi przez samego Boga. Są nieocenionym skarbem Kościoła i ludzkości. Sam Chrystus odmawiał psalmy. Modlił się psalmami. I co jest ważne, czynił to nie tylko za życia. Czyni to także dzisiaj poprzez Kościół. Poprzez swój Kościół. Tak jak wspomniałem na początku, ja nie uważam się za jakiegoś tutaj specjalistę od psalmów. Sam podejmuję razem ze wszystkimi moimi słuchaczami tę wędrówkę przez psalterz. Psalmów jest 150, a więc czeka nas 150 spotkań comiesięcznych. W tej wędrówce towarzyszyć nam będą różni mistrzowie życia duchowego, do których refleksji będę nawiązywać i się odwoływać w naszych spotkaniach. Już teraz proszę o modlitwę za to dzieło i o wytrwałość. Wiem, że jak dzieje się jakieś piękne dzieło Boże, to zły próbuje zamieszać, różne przeszkody stawia na drodze. Dlatego w tym pierwszym spotkaniu, w tym nowym roku zawierzam to dzieło naszych spotkań ze Słowem i Muzyką i tych refleksji nad psalmami. Zawierzam to dzieło i wszystkich jego słuchaczy i dobroczyńców Najświętszej Maryi Pannie oraz Świętej Cecylii, patronce muzyków kościelnych. Zmarły papież Benedykt XVI, człowiek też o wielkiej wrażliwości muzycznej i wielkiej wrażliwości takiej bożej, duchowej, mówił, że Kościół ma być ojczyzną piękna. I tę wrażliwość na piękno poprzez Słowo Boże, poprzez muzykę pragnę w tych spotkaniach rozbudzać jeszcze bardziej w sobie, samym i was wszystkich, którzy słuchacie tych refleksji.
jeśli będziemy się rozwijać pięknie duchowo. To i piękny, coraz bardziej piękny duchowo będzie Kościół, który tworzymy, bo ten Kościół ziemski nasz jest też w tym ziemskim wymiarze taki, jakby jesteśmy. Jest w nas wiele dobra, piękna, które możemy dać temu Kościołowi i światu. I zachęcam nas wszystkich, abyśmy to piękno i dobro, które nosimy w sobie, a które też chcemy rozpoznawać dzięki Bożej łasce, żebyśmy wnosili to w świat. Wtedy świat będzie piękniejszy. Będzie w nim więcej dobra. Nie będzie miejsca na tyle zła. Zło jest krzykliwe i próbuje nas zdusić, próbuje zasiać w naszych sercach lęk, ale my nie możemy się lękać. Właśnie Jezus, gdy był kuszony przez diabła, odpowiadał na jego pokusy Słowem Bożym. I my też jesteśmy zaproszeni do tego, by się uczyć na zło, odpowiadać dobrem, na te wszystkie lęki, które zasiewa w naszych sercach diabeł, odpowiadać Słowem Bożym i odwagą, którą wlewa w nasze serca Chrystus, gdy tak często do swoich uczniów powtarzał, gdy żył tu na ziemi, nie lękajcie się, nie bójcie się, jestem większy od zła. Ja zwyciężyłem świat, zwyciężyłem śmierć, pokonałem szatana. Myślę, że modlitwa psalmami jest tą modlitwą, która może dać nam tę moc i dlatego zachęcam, byśmy po nie sięgali. Na zakończenie dzisiejszego spotkania zapraszam do wysłuchania utworu pod tytułem Kolęda. Jesteśmy jeszcze w okresie Bożego Narodzenia, więc utwór pod tytułem Kolęda, opus 36, numer 5, kompozycji Mieczysława Służyńskiego, tym razem polski kompozytor, polski przedstawiciel również epoki romantyzmu w twórczości organowej, żył w latach 1866-1924. Organista, kompozytor, pedagog, pełnił m.in. rolę organisty katedry świętego Jana w Warszawie. Tematem utworu Kolęda jest Gdy się Chrystus rodzi. A usłyszymy to dzieło, tym razem nie w moim wykonaniu, taka niespodzianka na początek, w wykonaniu Tomasza Kramera, młodego polskiego organisty, absolwenta Poznańskiej Akademii Muzycznej. Tomku, pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję za to, że wyraziłeś zgodę, abym mógł nagrać ten utwór, nie tylko ten, ale i cały twój koncert i wykorzystać w tych spotkaniach owoce tego koncertu i tego nagrania. Koncert odbył się w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Gorzowie Wielkopolskim 30 grudnia 2022 roku. Pozwoliłem sobie również zamieścić link do dłuższego reportażu z tego koncertu. W tym nagraniu zostały zawarte 4 utwory. Na koncercie po zakończeniu utworu również słuchacze mogli wspólnie odśpiewać tę kolędę, więc i my zapragnijmy się włączyć w ten śpiew Kościoła naszym sercem, naszymi ustami i zapraszam do tego, byśmy chętnie i czynnie włączali się w śpiew podczas mszy świętej, gdy ją przeżywamy. Wtedy też czynimy tę liturgię jeszcze piękniejszą. I to piękno modlitwy Kościoła niech będzie tym naszym świadectwem w dzisiejszym świecie. Niech zło, które wynika z naszych grzechów, to zło, które jest także w Kościele, tu nie ma co mydlić komuś oczu, że jest wszystko idealnie, niech jednak to zło będzie przez nas właśnie pokonywane pięknem naszej modlitwy i pięknem naszego życia. Zapraszam też do udziału w kolejnym spotkaniu, już w lutym, oraz do wspierania rozwoju tego kanału modlitwą, bo to jest najważniejsze, by tej siły duchowej i wytrwałości do tworzenia tych rzeczy nie zabrakło. Zapraszam też do pisania pogłębionych komentarzy, czy nawet zadawania jakichś pytań po to, by te katechezy żyły, by to nie było tylko tak, że ja coś mówię i próbuję przynajmniej, ale żebyśmy wspólnie poszukiwali, byli dla siebie nawzajem inspiracją. Jeśli ktoś poczuje taką chęć, możliwość wsparcia materialnego rozwoju tego dzieła, to jest też umieszczony link na serwis Patronite,
Tam można ten kanał Organista w Sutannie wesprzeć i dzieła, które również proponuję w tymże kanale. Życzę wszystkim nam pięknych dźwięków w sercu. Na zakończenie utwór Kolęda Mieczysława Surzyńskiego i do zobaczenia w kolejnym odcinku spotkań ze Słowem i Muzyką. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.